Proroctwo dyszy, a ja się spieszę. Spieszę się, żeby sobie zanotować taki bardzo dla mnie istotny i no, poruszający fakt. Kamień milowy w historii życia. Taka rzecz, zobaczyłem wczoraj taką rzecz. Której już nie zobaczę nigdy. Cugowski tak pięknie śpiewał kiedyś. Dane nam było, nie, może mylę nazwisko wykonawcy, ale taka piosenka, to nie on nie śpiewał, może on był tylko w tym zespole, nie wiem, nie pamiętam, ale piosenka była o tym, jak dane nam było słońca zaćmienie. Następny będzie chyba za 100 lat. Właśnie taki, to nie było zaćmienie słońca, ale było to takie zjawisko, które dla mnie jest takie no, jednokrotne w życiu. Nie wiem, na ile to jest spowodowane moją paranoją i moim oglądactwem telewizyjnym oraz internetowym, ale no, mam świadków tego, że to się rzeczywiście wydarzyło. Interpretacje są oczywiście bardzo skomplikowane i wiele różnych wersji jest, pośmiać się można, wykpić można, zachęcam, ale fakt jest faktem. Ja w swojej świadomości, przepraszam, widziałem i interpretuję i dopasowuję do wszystkich wiadomości, które posiadłem przez całe życie, do tej chwili. Pierwsza rzecz jest taka, że było to wczoraj wieczorem, żeby uściślić czas, to było to w czasie trwania drugiej przerwy reklamowej, która odbywa się wtedy, kiedy idą spać starsze dzieci, które już muszą iść spać i dalszych fragmentów telewizji lepiej, żeby nie widziały. Starsze dzieci, bo pierwsza przerwa reklamowa jest wtedy, kiedy idą młodsze dzieci spać, a druga przerwa reklamowa jest wtedy, kiedy starsze idą spać. Walka z kotem oczywiście, bo odzywam się, a kot nie pozwala, żebym mówił. A ja muszę to powiedzieć, to co się stało, ponieważ to było, no mówię, jedno w życiu. Więc jeszcze raz, druga przerwa reklamowa, czyli koło 9:45. Tak, myślę, że to wtedy jest ta druga przerwa reklamowa. Bo większość filmów, które oglądam, to oglądam do 22, jeżeli w ogóle. A ostatnia przerwa reklamowa jest wtedy, kiedy rodzice idą spać, idą położyć dzieci spać. Te, które już nie mogą dalej oglądać, bo to zakończenie tego filmu dla dorosłych, to lepiej, żeby dzieci nie widziały. W tym momencie było to w tym właśnie momencie, w czasie tej drugiej przerwy reklamowej, czyli nawet ci rodzice nie widzieli tego. No pewnie wielu ludzi widziało na całej planecie, albo jeżeli to było tak globalne zjawisko, jak moim zdaniem było, ale być może było to dużo niżej i dużo mniej ludzi to widziało, niż mi się wydaje. No więc jeżeli chodzi o czas, to już mamy, jeżeli chodzi o kierunek, to mniej więcej taki, jak w tej chwili pokazuje centralna część obrazu, czyli obiektywu kamery. Na wysokości mniej więcej podwójnej wysokości komina, więc w związku z tym no, wiele dźwigów w okolicy dawniej stawało i różne światła na nich świeciły.
Żadne nigdy nie było tak wysoko i tak no, można powiedzieć tak blisko. No, to znaczy nie w tym sensie, że tak blisko, tylko w tym sensie, że na takiej wysokości. Bo im wyższy dźwięk, tym bliżej stoi, tym wyżej się wydaje, że jest, ale w tej okolicy nie było wtedy akurat dźwigu. Kolejna walka z kotem teraz. Wiadomo kiedy mniej więcej, wiadomo w jakim kierunku mniej więcej. I teraz muszę powiedzieć, co zaobserwowałem i jakie były te, jakie, że tak powiem, mam dowody na to, że było to, co było. Teraz dygresja. Jak byłem dzieckiem, to oglądałem telewizję i kino i różne filmy takie dla dzieci, czyli fantastyczne, naukowe, takie w sensie no, rzeczy, które nie istnieją. Trzecia walka z kotem się odbywa, ponieważ kot walczy, żeby się nie odzywał, a ja dalej muszę mówić. Więc wtedy właśnie, kiedy oglądałem te różne filmy typu King Kong i Godzilla kontra Hedora, to kiedyś po przebudzeniu patrzę w okno i z przerażeniem widzę, jak zza budynku wychodzi no Godzilla czy jakiś taki inny wielki stwór, który jest wyższy 2 razy od budynku. Otworzyłem oczy szeroko i po moim momencie no, zrozumiałem, że to jest tylko dym z komina. Dym z komina, który takimi czarnymi kłębami wspinał się ponad budynki. Na taką wysokość właśnie, żeby wydawało się, że wychodzi taki wielki stwór zza budynku. No, tak było dawniej. Szybko się wtedy połapałem, co jest, a teraz nie mogę sobie tego w żaden sposób dopasować. No, znaczy mogę, ale nie jest. Nie zawsze wiem, że ile różnych alternatywnych interpretacji może być tego, co zobaczyłem. A więc w czasie tej drugiej przerwy reklamowej żona ścieliła już łóżko, ponieważ wstawała dzisiaj o 4 do pracy, więc chcieliśmy iść szybciutko spać. Zaraz po zakończeniu tego filmu, który jak się zacznie oglądać, to żona go nigdy nie potrafi skończyć przed czasem, bo ja już się nauczyłem przerywać i nie oglądać do końca, ale żona uwielbia oglądać do końca i do ostatniego, że tak powiem, dźwięku muzyki po filmie. Także jak już się zaczęło, to już trzeba skończyć, bo tak mówi Biblia, że ważniejszy jest koniec prawie niż początek i koniec. Nie ma dyskusji, inaczej być nie może. Jak się zacznie, to trzeba skończyć. Strach się bać, bo niektóre rzeczy, które się zaczynają, to są tak złe, że No ale dobrze, to teraz w czasie tej drugiej przerwy reklamowej żona ścieliła łóżko, a ja w związku z tym, że była ta przerwa reklamowa, no nie cierpię reklam. Nie mam dzieci wprawdzie, to dlatego, bo że nie cierpię reklam. Może dlatego już nie cierpię filmów do końca. Znaczy nie tyle nie cierpię, co jak gdyby jestem pogodzony ze zgaszeniem wcześniej, bo mi się najczęściej chce już tak spać, że za 15:10 to już mi się oczy zamykają i jak się zaczyna ta ostatnia przerwa reklamowa, to sam idę spać, żeby już nie przedłużać ponad miarę tego oglądania czegokolwiek. No ale akurat w czasie tej drugiej przerwy reklamowej, no przerwa reklamowa leciała, że ona ścieliła łóżko, więc sobie nie patrzyła na reklamę, ale miała czas na pościelenie łóżka po to, żeby potem po skończeniu filmu szybko iść spać. A ja nie patrzyłem na reklamę oczywiście, najczęściej je przełączam na jakikolwiek inny program, który nie jest reklamą. Po co mi reklamy, jak i tak już nie mają co reklamować dla mnie. Bo nie wpływa to na w żaden sposób na moje decyzje konsumenckie. Więc w związku z tym popatrzyłem w okno.
Ciemno było już, popatrzyłem w okno i no jak zwykle popatrzę sobie tak nawet bezmyślnie, można powiedzieć. Niczego nie wypatrując, bo ciemno jest tak, że nic nie widać. Ale zobaczyłem na niebie światło. Bardzo jasne światło, jakby coś, jak nie wiem, samolot, helikopter, no nie wiem, coś takiego. W pierwszej chwili tak mi się wydało, a potem zobaczyłem, że tak, po pierwsze, nie może to być ani helikopter, ani nie jest to, że tak powiem, sztuczny ogień, ani nie jest to żadne takie przemieszczające się ruchome UFO typu samolot. No i wygląda, jakby było przyklejone do nieba, jest nieruchome po prostu, tak nieruchome jak gwiazdy, tak jakby to była gwiazda, tylko że była to tak jasna gwiazda, że po prostu, no, takie gwiazdy takie nie są. Jest taka jedna Słońce, ale to nie mówimy o tej. Było to tak malutkie jak gwiazda, ale się powiększało. I w ciągu 10 sekund powiększyło się do wielkości mniej więcej połowy średnicy Księżyca, można powiedzieć. Czyli taka spora plamka na niebie, jasna. Tylko tyle, że im większa, to tym ciemniejsza, tym bardziej żółta. Tak jakby gwiazda wybuchła. No tak sobie myślę, że to takie, jakbym zaobserwował, no, rzadkie zjawisko i dziwne, bo to można by policzyć teraz, jak długo trwało i jak daleko w związku z tym było, to było. Czy w ogóle coś takiego, no, jeżeli ktokolwiek jeszcze to widział, to na pewno można by takie informacje o tym znaleźć w internecie, albo nawet w jakichś książkach astronomicznych, dawno przewidziane, czy nie tyle przewidziane, co przez lata opisywane będzie, ale jeżeli ktokolwiek jeszcze to widział na planecie. I w tym momencie, po tych 10 sekundach, to żółte już światło, dłuższe żółte światło, no, zgasło nagle. I już go nie było. Już było czyste, czarne niebo, bez żadnej tam gwiazdy w tym miejscu, którym się pojawiła na początku. No, to właśnie to jest moja interpretacja tego, co zaobserwowałem, co widziałem i w którym miejscu i o którym czasie. Oczywiście można by cudować na temat tego, że być może to było na przykład wybuch na orbicie, na przykład mógł tak zderzenie tam dwóch śmieci kosmicznych. Albo, no nie wiem co jeszcze. No na pewno jeżeli to byłoby zderzenie na orbicie, to by było chociażby przemieszczało się względem Ziemi w jakimś kierunku. Lewo, prawo, leciałoby w którymś kierunku, nie leciało centralnie, chyba żeby leciało centralnie na mnie, no ale tak nic nie spada. Chyba że tak jak już sobie kiedyś wyobrażałem, leci na mnie, no, jakiś F-16 samolot. To najpierw jest tak mały, że go nie widać, a potem jest tak duży, że nie da się zareagować i uciec. Więc w związku z tym to nie było takie zjawisko, które by się do mnie przybliżało. To było takie zjawisko, które jak gdyby rozsmarowało się w czasie, jeżeli chodzi o kolory docierające do oka. Światło białe, lecąc z bardzo daleka, było białe, 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 ale ponieważ leciało bardzo daleko, więc w związku z tym, no, część światła w momencie, kiedy zgasło, to światło, kiedy się zapadło na przykład w czarną dziurę, to w tym momencie część światła ta wolniejsza część światła, tak mi się wydaje, ta wolniejsza część światła później dotarła. O te właśnie parę sekund, czy tam, no, praktycznie 1-2 sekundy tej zmiany barwy było.
Właściwie, no jedna, może nawet można powiedzieć, że jedna. W jednej sekundzie zgasło światełko. No i to taka notatka na temat supernowej, którą widziałem w życiu jeden raz i już nigdy więcej nie zobaczę, oraz wcześniej nigdy nie widziałem i o której wiele słyszałem i o której wiele czytałem przez całe życie, to jednak no być może rzeczywiście widziałem to, o czym czytałem. Fakt, że w tej chwili to jako człowiek wierzący to już teraz wierzę w to, że wszystkie gwiazdy są namalowane na niebie i są tylko dla człowieka ozdobą i dekoracją tego czarnego nocnego nieba. Być może to takie światełko, które ma błysnąć każdemu człowiekowi chociaż raz w życiu, żeby zobaczył, że to, co było, co go otaczało, to może w to wierzyć, może nie wierzyć, a i tak jest inaczej niż myśli. No, dziękuję w każdym razie. Jeżeli by ktokolwiek miał jakiekolwiek informacje i chciał skomentować na temat tego zjawiska astronomicznego, które zaobserwowałem, to ja poszukam, ale jeśli ktoś skojarzy te fakty, to można linkować do mojego filmiku jako relację naocznego obserwatora. Widziałem, zapisałem czas, miejsce, przebieg. Dziękuję.